Siemano, tu Żaka z tej strony. Dzisiaj mamy przypominko. Już jest 25 stycznia i jeśli zastanawiasz się nad zakupem upgrade'u z XP-ka, z Vista czy z 7 na Windows 8 Pro, to pamiętaj, że na stronie Microsoftu do końca stycznia można kupić za 129 zł wersję Windows 8 Pro, taką, którą możesz sobie ściągnąć, wypalić na płytę, czy nagrać na flesza instalacyjną wersję, generalnie nagrać ISO sobie na dysk i mieć je, i oczywiście dostajesz numer. Odbywa się to tak, że ściągasz mały programik, który testuje twój aktualny komputer pod kątem tego, jakie tam masz na nim, czy masz swoje jakieś rzeczy, które chcesz zachować, czy jakieś swoje profile i tak dalej, jaka wersja systemu jest, i w zależności od tego, jaka to jest wersja, takie możliwości upgrade'u będziesz miał. Coś jeszcze? Ważna rzecz, to jest aktualizacja. Nie możesz kupić sobie nowego kompa Golasa, wgrać sobie pirackiego Windowsa, zrobić sobie upgrade. Oczywiście to będzie działało, ale to nie będzie legalne. Pamiętaj o tym. No to chyba tyle. Jeśli ktoś kupił, aha, to jest 129 zł, to jest dla wszystkich tych, którzy mają starszą, dużo starszą wersję. Jeśli ktoś kupił kompa z Windowsem 7, chyba tam od czerwca była akcja Microsoftu, nie pamiętam dokładnie, czy od któregoś czerwca, czy trochę wcześniej, to cena upgrade'u jest 69 zł, a nie 129. Także pamiętajcie, do końca stycznia możecie sobie nabyć legala upgrade do Windows 8, później będzie drożej, teraz już jest drożej, jak chcesz kupić normalnie upgrade u nas w hurtowni, jest za 300 parę złotych, pełna jest za 400-500 w zależności od wersji. Także możesz oszczędzić parę złotych, nawet nie tak mało, za co mógłbyś kupić sobie coś innego, czy coś do komputera, czy jakąś gierkę, czy cokolwiek innego. Po prostu wydaje mi się, że jak jest okazja, to można sobie, jak i tak masz zamiar kupić Windowsa, to nie ma co czekać, bo zostało 6 dni. Także polecam, sam używam. Na wszystkich komputerach, które mam, sobie upgrade zrobiłem. Czasem z XP-ka na jakimś starszym laptopie, na PC-cie też, to z Visty, przepraszam, na PC-cie z Visty, na laptopie z 7, tylko jeszcze nie wgrałem. Ale to. Jak gram, to coś może o tym powiem, jak to działa generalnie. No, na desktopie 8 bardzo dobrze działa, także polecam. Do gier jest dobra i będzie jeszcze lepsza, bo Microsoft, nie wiem, czy to w ogóle zostanie w mocy, że tak powiem, słownej. Podobno Windows 7 nie będzie miało upgrade'u do najnowszego DirectX'a, który się pojawi wkrótce. A będzie on tylko na Windows 8. Takie delikatne wymuszenie, żeby kupić 8, by móc grać w najnowsze gry. Ups. No nic to. Przypominam, zostało 6 dni. Jak chcesz kupić upgrade do Windowsa, czy to za 69, jak już masz jakąś wersję niedawno kupioną systemu, czy jak masz starszą wersję, starzej kupionego, dawniej, może nie starzej, dawniej kupionego systemu, to 129 zł tylko do końca stycznia. Jeśli Microsoft coś przedłuży, no to pewnie nas o tym poinformuje, ale na tą chwilę nic o tym więcej nie wiem. No, to trzymajcie się, pa!